Proszę Państwa, zostało nam dokładnie 18 minut na prowadzenie dyskusji, więc bardzo, bardzo będę prosił panelistów o takie zwięzłe wypowiedzi, tak żebyśmy każdemu dali szansę na zabranie głosu. Ja sobie wynotowałem wiele ciekawych tematów z tych Państwa prezentacji, jak również widziałem, że na czacie już rozpoczęła się dyskusja nad też bardzo fajnym tematem, i tutaj panią Dorotę w pewnym momencie będę prosił o rozwinięcie albo odpowiedź na ten temat. Ale na razie chciałbym się zastanowić, tak zacząć od rzeczy miękkich. Tutaj pan Helmut Gliser wspomniał nam, że sztuczna inteligencja może nas zastąpić w soft komunikacji w pewien wyuczony sposób. Oczywiście ona się nie bierze sama z siebie, tworzą ją ludzie. A jeżeli nałożymy na to wszystkie zmiany e-commerce'owe, gdzie mamy tych wirtualnych sprzedawców, wypłaszczenie struktury, które w ślad za tym idzie, które się podobno rozpoczyna, tak jak i dyskutanci i prelegenci o tym mówili. Ja bym poprosił panią profesor Urszulę Kłosiewicz-Górecką o rzucenie światła, jak rzeczywiście ten e-commerce'owy świat się w tej chwili rozwija, czy wypłaszcza struktury, czy rzeczywiście intensywnie aplikuje sztuczną inteligencję i czy mamy się czuć zagrożeni, czy raczej nie. Pani profesor, bardzo proszę o zdanie. Dziękuję bardzo. Gratuluję osobom występującym. Rzeczywiście te wystąpienia były niezmiernie interesujące, a przede wszystkim pokazujące, jak z wielu punktów widzenia możemy spojrzeć na te kompetencje. Proszę Państwa, ja, żeby może jeszcze trochę skomplikować sprawę, jedną rzecz dorzucę na początek. Tuż przed pandemią zrobione były takie dosyć obszerne badania, dlaczego ludzie przychodzą do handlu, dlaczego w handlu chcą pracować. No i proszę Państwa, te wyniki całkiem były nieoptymistyczne dla handlu. Cóż one pokazywały? Że co drugi pracownik przychodzący do handlu przychodził ze względów ekonomicznych, bo potrzebował natychmiast zasilenia ekonomicznego. I to nie ze względu, proszę Państwa, na wysokie zarobki w handlu, tylko za szeroką ofertę możliwości, czyli od bardzo prostych stanowisk, które oferuje handel, do no, kierownictwa potężnymi firmami. I drugi taki wskaźnik, który chciałam podać, to proszę Państwa, 48% wtedy, a to było tuż przed pandemią, odpowiadało, że nie chce wiązać swojej kariery z sektorem handlu. Więc podaję te wskaźniki dlatego, żeby pokazać, że no, mamy problem z pokazaniem atrakcyjności tego sektora handlu i z prestiżem pracownika. Myślę, że tutaj nad tym problemem musimy bardzo mocno popracować, również w takim sensie edukacyjnym. A teraz odnosząc się do spraw związanych z technologiami. W ostatnim roku 2020 mieliśmy do czynienia z oddziaływaniem, bardzo silnym oddziaływaniem na handel, co zresztą już w wielu obszarach widać, pandemii, wprowadzenia przyspieszonego właśnie nowych technologii i nowych zwyczajów konsumenckich, które zresztą też powstały w nawiązaniu do pandemii i nowych technologii. Tuż przed pandemią firmy handlowe przedstawiały, że ich główne dylematy rozwojowe, co jest ważne z punktu widzenia kompetencji, to było pozyskanie pracowników, niezależnie od kompetencji, jakie posiadają, pozyskanie ich, czyli bardzo ważna kwestia. Druga rzecz to bardzo silna konkurencja, w tym konkurencja cenowa. Cóż się stało, jak badaliśmy już to w Polskim Instytucie Ekonomicznym w listopadzie ubiegłego roku? Zniknęła konkurencja cenowa na pierwszym miejscu. I zniknęła na pierwszym miejscu i ilościowe elementy związane z pozyskaniem pracowników. A co się pojawiło? Pojawiły się kompetencje, specjalizacje, pojawiły się sprawy związane z zabezpieczeniem
z bezpieczeństwem sanitarnym dla pracowników i klientów, czyli zupełnie nowe elementy. Co się stało, jeśli chodzi o nowe technologie? Tutaj cały kompleks elementów, proszę Państwa, wchodzi, bo to nie tylko, jak zwykle mówimy, i handel. Tutaj również bardzo szeroko poszła automatyzacja, robotyzacja w handlu detalicznym, w handlu hurtowym. Czy są potrzebne nowe kompetencje? Ależ oczywiście tak, i to bardzo rozległe. Już badania na tym etapie pokazują, że idziemy w kierunku bardziej specjalizacji, i to czasami wąskiej specjalizacji. Czy handel nam e-commerce może jakoś zagrażać? Ja przywołam takie wyniki badań, raportu, który w ubiegłym tygodniu się pojawił. I zadano sobie pytanie, zresztą tak brzmi tytuł tego raportu, czy e-commerce jest dobry dla Europy? Odpowiedź jest tak, jest dobry dla Europy. I może też kilka danych takich przedstawię. Te firmy handlowe, które weszły w handel internetowy, uzyskiwały wyższe obroty i w ogóle wykazywały wzrost sprzedaży. 52% wykazywało w tych trudnych czasach wzrost sprzedaży, a 39% ci, którzy działali bez wejścia w handel, w e-handel. Wyniki były korzystniejsze w tych krajach, to prowadzono w 8 krajach europejskich, w tych krajach, gdzie poziom zaawansowania, jeśli chodzi o technologię w handlu, był wyższy i gdzie proces zintegrowania handlu też był wyższy, czyli tu wyraźnie widać ten element wzmacniający handel też stacjonarny. I handel wzmacnia również handel stacjonarny. Czy uciekniemy i czy zagraża nam? Nie, nie zagraża, ponieważ tu będziemy mieli na pewno takie dualne rozwiązania. Wobec tego, jakie kompetencje są ważne w kontekście zachodzących zmian, powiem tak, bezwzględnie potrzebny jest monitoring i na przykład Polski Instytut Ekonomiczny monitoruje, co się dzieje w obszarze przedsiębiorstw, w tym w przedsiębiorstw handlowych. Z całą pewnością będą rosło znaczenie, przepraszam, takich kwestii jak umiejętności, kompetencje też społeczne. Już tu dzisiaj było mówione, chodzi o możliwości działania przy dużym zagrożeniu, przy stanie niepewności, ryzyka gospodarczego. Podobno tak z badań się ujawnia, wzrośnie znaczenie liderów, osób kreatywnych, którzy potrafią pracować w zespołach i pobudzają mocno te zespoły. Pani profesor, jeżeli mogę prosić o konkluzję, bo zostało 9 minut, a jeszcze chcę dać szansę innym panelistom. Handel i handel, może takim wskaźnikiem podam, jeśli powstaje nowe stanowisko w e-handlu, to ono rodzi 1-2 dodatkowego jeszcze zatrudnienia. Natomiast w handlu stacjonarnym jest to tylko 0,2. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przepraszam za ten brutalny wtręt, ale technologia nam zjadła czas, więc ja też już nie będę zbyt długo się wywodził. Mówiliśmy bardzo dużo o kompetencjach. Pani profesor wyciągnęła przed nawias te rzeczy istotne. Moje pytanie jest takie, czy jesteśmy przygotowani do tych zmian w obrębie kompetencji i kryzysowych, takich jak w tej chwili, czy w ogóle mamy gotowy management w naszych firmach? I to pytanie zadam panu prezesowi Maciejowi Ptaszyńskiemu, dlatego że on reprezentuje sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Krążyliśmy wokół dużych,
zorganizowanych, przygotowanych, jak sobie radzą małe przedsiębiorstwa. Panie prezesie, bardzo proszę od was słowa i dajmy szansę też, dajmy jakieś 3-4 minuty następnym również. Kończymy o wpół do niestety. Jasne, oczywiście bardzo dziękuję. Ja myślę, że to jest takie powiedzonko wojskowe, że armia się szykuje zawsze do tej wojny, która się skończyła. I coś w tym jest. I my teraz postrzegamy całą naszą rzeczywistość przez pryzmat tej pandemii, która nadal trwa. Ja w żaden sposób nie próbuję powiedzieć, że ona się jeszcze kończy, bo się nie kończy na razie. Natomiast myślę, że najbliższe miesiące pokażą, na ile te zmiany, które zostały wprowadzone tak bardzo ad hoc, bardzo pod wpływem chwili, okażą się trwałe. Na pewno skala funkcjonowania handlu w segmencie e-commerce zostanie z nami. Natomiast pytanie, na ile to zostanie na aż taką skalę. Ja myślę, że teraz będziemy mieli taki moment lekkiego cofnięcia, bo wszyscy jesteśmy bardzo spragnieni kontaktu z drugim człowiekiem, kontaktu bezpośredniego. Natomiast jakby nie zapomnieliśmy tego, jak jest to wszystko stało się w dużym stopniu dla nas wygodne, więc myślę, że teraz będzie taka leciutka fala odpływu, która później z powrotem zamieni się w trwały trend ewolucyjny, jeżeli chodzi o handel. I tutaj się też zgadzam z panem profesor Płosiewicz, że handel stacjonarny nie zaginie. One będą funkcjonowały obok siebie, natomiast będą wymagały zupełnie innego przemodelowania podejścia, również na poziomie doboru personelu i szkolenia tego personelu. Chciałbym powiedzieć coś tam więcej, ale tak jak mówię, dajmy jeszcze też szansę innym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie prezesie, za tą dyscyplinę przede wszystkim i za bardzo ciekawe spostrzeżenia. Ja teraz bym poprosił panią Martę Ziółkowską z SGH, pani bogate doświadczenie w kontaktach z franchise-obiorcami i w ogóle w systemach franchisingowych i rynkowe, w studiowaniu rynku i zmian na nim zachodzących. Mi przyszło podczas tej debaty takie do głowy pytanie, bo wszyscy reagujemy na trendy. Ale przecież marketing powinien generować trendy i być może powinniśmy generować trend i równolegle kształcić w kompetencjach pracowników. Panie Marto, co z tej całej dyskusji wynika tak naprawdę? To chyba za dużo powiedziane. Dziękuję bardzo za głos. Co z tej dyskusji wynika? Nie czuję się tutaj osobą kompetentną do podsumowań, ale chciałabym mocno zaznaczyć, że w Państwa wypowiedziach wybrzmiewa potrzeba edukacji. Wybrzmiewa potrzeba edukacji zarówno w szkołach branżowych, jak i przez całe życie. Jeżeli pracownik ma być multikompetencyjny, to musi też pewne postawy społeczne poprzez edukację otrzymać, czyli to nie tylko umiejętności i wiedza, ale również te kompetencje społeczne, które są związane właśnie z otwartością na zmiany, na to, żeby adaptować się do też technologii, mieć świadomość tutaj zrównoważonego rozwoju, ale także utożsamiać się z celami przedsiębiorstwa. To jest pewnie wszystko to, co będzie, jest już teraz bardzo ważne i ta otwartość na kształcenie i dzielenie się wiedzą właśnie w oparciu o tą edukację również branżową, specjalistyczną i bardzo praktyczną. Nie chciałabym tu powiedzieć o umiejętnościach i kompetencjach miękkich, bo pan Helmut dzisiaj świetnie powiedział, że one są w zasadzie właśnie takie twarde, a do tej pory wiązaliśmy przecież technologię z tymi kompetencjami twardymi. Dziękuję bardzo, pani Marto. Edukacja. No tak, to jest podstawa i klucz. Wiemy, jak to robimy w edukacji formalnej, ale pozaformalna to są firmy szkoleniowe, ale i wewnętrzne szkolenia w firmach. I tutaj na pewno doświadczeniem podzieli się z nami pani Dorota z Auchan, która pracując w HR i w CSR-ze, łącząc te dwie funkcje, bardzo fajny, dobry dobór, rzuci nam światło na to, co się dzieje. Ja bardzo proszę pani Doroto zostawić mi 2 minuty przed wpół, żebym jeszcze coś na koniec mógł powiedzieć. Dobrze, dziękuję, czyli mam minutę, dobrze. Proszę Państwa, no w ciągu minuty cóż ja mogę powiedzieć? Zacznę tylko może od tego, że widziałam kiedyś taki rysunek, jak lider zwraca się do swojej ekipy z pytaniem, kto chce zmiany? I widzi las rąk, wszyscy są za zmianą. Natomiast zadaje drugie pytanie, kto się chce zmienić?
I wtedy cała ekipa ma spuszczoną głowę i nikt nie podnosi ręki. I to jest, proszę Państwa, no jakby podsumowanie tego, tej potrzeby kształcenia i edukowania właśnie liderów, bo zaczyna się wszystko od głowy i ta zmiana musi być przede wszystkim przeprowadzona w głowie lidera. I u nas akurat w Auchan zetknęliśmy się właśnie z takim zjawiskiem, ponieważ właśnie wraz z pojawieniem się połączenia tego handlu tradycyjnego z handlem online, właśnie ta multikompetencyjność wyszła na pierwsze miejsce, pojawiły się nowe zawody, nowe kompetencje i nagle zderzyliśmy się z taką niemocą wprowadzania właśnie takiej zmiany przez liderów w swoich lokalizacjach. I no być może powiem tutaj banał, ale proszę Państwa, no myślę, że trzeba zacząć od tego, żeby po pierwsze wytłumaczyć sens, po co to robimy, z czego to wynika. Zaczęliśmy oczywiście od trendów konsumenckich, Marta to bardzo ładnie przedstawiła w swojej prezentacji. Dla nas najważniejszy jest klient, jego potrzeby, trendy się zmieniają, jego oczekiwania się zmieniają. Wczoraj też prezentowaliśmy badania pani profesor Dominiki Maison, w jaki sposób młody konsument w tej chwili podchodzi do właśnie do handlu, czego od nas oczekuje. Więc no, musimy tutaj być bardzo otwarci. To jest kolejna kompetencja, która podkreślam, otwartość na zmianę. Właśnie edukowanie liderów, aby to oni szli przez tą zmianę i byli takimi świadomymi liderami. Bardzo skorzystaliśmy tutaj i gorąco polecam książkę pana Johna Kottera 8 kroków, właśnie gdy góra lodowa topnieje, 8 kroków w zmianie. To nam bardzo pomogło. No cóż, jesteśmy na początku drogi. Bardzo ciekawe zjawisko, które właśnie w tej chwili obserwujemy. Widziałam tam pytanie na czacie na temat spłaszczania się struktur zarządczych. No to jest bardzo duża zmiana w handlu. Połączenie właśnie tradycji fizycznego handlu z online. Więc to tyle z mojej strony i oddaję panu głos. Mam nadzieję, że została panu minuta. Dziękuję. Dziękuję pani bardzo, pani Doroto, za dyscyplinę również, ale hura, proszę państwa, od organizatora dostałem wiadomość, że mamy 5 dodatkowych minut. Tyle mi się udało uzyskać. Proszę państwa, ja mam taki zwyczaj, że na koniec naszej dyskusji zawsze proszę o jakieś złote myśli każdego z panelistów. Ja po kolei poproszę, ale nie o złote myśli, tylko o jedno zdanie, takie syntetyczne, na temat co dalej, bo jest tyle zmian, tyle trendów, tyle różnych rzeczy się dzieje, że to podsumowanie chciałbym zawrzeć w odpowiedzi na pytanie co dalej i co dalej się może wydarzyć. W tej samej kolejności, która była, to ja poproszę panią profesor Uszulę Kłosiewicz-Górecką. Bardzo proszę pani profesor. To powiem chyba tak, konieczne jest monitorowanie i holistyczne podejście do tego, co się dzieje w handlu, czyli od strony podażowej i popytowej. Ślicznie, czyli dalej się po prostu przyglądamy. To z punktu widzenia naukowca jest słuszne, a ja poproszę potem o konkluzję z tego przyglądania się i wyznaczenia nam ścieżki i światła na tej ścieżce do przodu. Panie prezesie, bardzo proszę, pan prezes Maciej Ptaszyński. Jeden mój kolega powiedział kiedyś, też głęboko osadzony w tej branży handlu zagranicznego, też wybitny menadżer, że z handlem internetowym i handlem stacjonarnym będzie trochę tak jak z linią Maginota, że my się okopujemy przy handlu stacjonarnym, a handel internetowy zrobi to, co zrobili Niemcy w 2020 roku. Natomiast ja myślę, że prawda jest bardziej skomplikowana. Prawda jest bardziej skomplikowana i tak samo bardziej skomplikowane będzie tworzenie tych kompetencji dla ludzi, którzy za 5, za 10 lat, jeżeli ta przyszłość się będzie rozwijała liniowo, bo jak wiemy z ostatniego roku, ta liniowość została mocno zaburzona. Jeżeli ta przyszłość się będzie rozwijała liniowo, to w tym momencie będzie trzeba naprawdę szukać zupełnie nowych dróg, jeżeli chodzi o szkolenie ludzi w zespołach i w organizacjach związanych z handlem. Dziękuję, panie prezesie. To znaczy
szukamy nowych metod, nowych dróg, nowych sposobów, żeby uzyskać tą poliwalentność pracownika. To się dzisiaj przewinęło, że on powinien być multidyscyplinarny, że wypełnia swoje role, że powstają nowe zawody, tak jak w Auchan powstał dostawca. Ja od razu myślałem o tym, który mi coś przywozi, ale to jako konsument, a z kolei pracujący w retailu, no to dostawca to producent, który coś przywozi, a to jest taka pozycja dostawcy inaczej zdefiniowana. Nie przyzwyczajajmy się w takim razie do definicji, pomyślmy o tym, w jaki sposób tych nowych abiturientów będziemy musieli handlu, będziemy musieli szkolić, przepraszam. Pani Marto, co dalej? Pani Marta Żółkowska. No właśnie, czyli elastycznie reagujmy na potrzeby i bądźmy otwarci na ciągłe doskonalenie się, ale także właśnie na przygotowywanie odpowiednich programów kształcenia, żeby właśnie także ten etos handlowca tutaj odczarować, ten cały zawód, handel, i żeby to byli najlepiej wykształceni i przygotowani do pracy pracownicy. Świetnie, pojawiło się sformułowanie etos handlowca. Słyszałem to już parę razy w życiu i bardzo bym chciał, żeby on był jak najwyższy. Sam jestem handlowcem, więc pracujmy wspólnie nad tym i myślę, przez właśnie postawy pewnie managementu będziemy mogli też budować ten etos. Pani Doroto, mamy dodatkowy czas. Bardzo proszę, co dalej? Dziękuję bardzo. No, zastanawiałam się nad tym i dla mnie taką refleksję wzbudził slajd, który pani Lorenz prezentowała, jeśli chodzi o zarządzanie sytuacją kryzysową, bo troszeczkę też, ja nie mówię, że w handlu mamy sytuację kryzysową, ale chciałam powiedzieć, że przede wszystkim klient wyznacza, to klient jest najważniejszy i to on właśnie kreuje te nowe trendy, prezentuje nam nowe oczekiwania, więc tutaj podkreślam też ważność wypowiedzi pani profesor, że monitorowanie właśnie całej sytuacji, monitorowanie handlu dla nas, handlowców, jest bardzo potrzebne, bo my słuchamy tego, czego oczekuje właśnie od nas klient. To jest wyznacznik właśnie dla zmiany, to słuchanie tych potrzeb klienta. Również w handlu musimy być otwarci na tą zmianę permanentnie, dlatego że nic nie jest nam dane raz na zawsze. I no właśnie ta otwartość handlowców w połączeniu z tym słuchaniem tych nowych trendów musi owocować dostosowaniem się i zawodu handlowca, i dostosowaniem się całego, no nie wiem, handlu, tego formatu do tych nowych oczekiwań. I to jest tak jak w tym właśnie slajdzie, który pani Lorenz prezentowała, że to jest takie koło, które się jakby samo napędza i ta zmiana jest no permanentna. Więc dla mnie te najważniejsze słowa, które tutaj padły, to jest właśnie monitorowanie, badanie tych potrzeb konsumenckich, otwartość na zmiany i dostosowanie się, słuchanie, otwartość na zmiany, dostosowanie, no i szkolenie naszych ekip i myślę, że to jest ważne. Bardzo ciekawa myśl na temat etosu handlowca, tutaj jako PR-owiec związany ponad 20 lat z Auchan, no myślę, że to jest ciekawa myśl, że do tej pory nie było takiej kampanii wizerunkowej, która podkreślałaby etos handlowca. To jest bardzo ciekawa myśl, którą sobie parkuję gdzieś tam w zeszycie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani Doroto. Nasz czas minął, a więc proszę państwa, jako handlowcy bądźmy otwarci na klienta, ale bądźmy też wzorcem dla społeczeństwa, bądźmy otwarci w społeczeństwie, może całe społeczeństwo się wtedy otworzy, bo to 12% zatrudnionych w handlu, spośród zatrudnionych, gdzie, co ja gadam, 15% osób spośród zatrudnionych, jest w handlu. A więc jeżeli my będziemy otwarci, będziemy mieli również pewien wpływ na postawy społeczne. Ja bardzo wszystkim Państwu dziękuję. Przede wszystkim dziękuję prelegentom, którzy przygotowali prezentację i podzielili się z nami tą wiedzą. Dziękuję wszystkim panelistom za wyrażenie swoich myśli i wyciągnięcie rzeczy istotnych z całych tych prezentacji i podkreślenie wagi właśnie otwartości, no i na koniec etosu handlowca. Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję za udział, wszystkim gościom również dziękuję. Mam nadzieję, że nasz panel wniósł coś do Państwa doświadczeń zawodowych i w jakąś nową ścieżkę wygeneruje w tworzeniu kwalifikacji, kompetencji i kwalifikacji, a od tego jest Sektorowa Rada do Spraw Kompetencji w Handlu. Proszę się z nami kontaktować. Dziękuję uprzejmie, kłaniam się wszystkim.